Siema, to Dogi, witam was w pierwszym odcinku na tej edycji serwera bighard.pl i może na starcie sprostuję, bo zapewne zastanawiacie się, o co chodzi, co dopiero była jakaś tam prowadzona seria z cheatowania, co dopiero tutaj jakoś, nie wiem, z Strange'em C nagrywałem poprzednią edycję, a tutaj nagle wbijam się na bigharda, tak w połowie edycji, nie wiadomo, o co chodzi. Otóż już spieszę z wyjaśnieniami, no już generalnie właściciele na bighardzie nie będzie ani Dziku, ani Amadeo. Osoby, które grały tutaj, to w miarę wiedzą, z czego, z jakich osób administracja się składała, tylko do administracji będę należał ja. Na chwilę obecną ja, zapewne pojawią się jacyś admini ze Strange'a. Pytałem się Dawidzia również, czy będzie chciał wbijać. Dawidziu tak mówił, że może ta, może nie, jeszcze nie wie, aczkolwiek część administracji pewnie ze Strange'em C tutaj też dołączy, więc no generalnie jestem właścicielem na bighardzie, więc myślę, że spoko, możecie łapkę w górę zostawić, tak powiedzmy, nie wiem, 300, na 300 lajków wam mogę rozlosować jakąś najlepszą rangę, albo nie, inaczej zrobię, jeżeli wbijecie na 100 lajków wam rozlosuję Swaggera, na 200 lajków rozlosuję wam też Swaggera, a na 300 lajków wam rozlosuję rangę hard, czyli najlepszą rangę po prostu na serwerze, więc to jest naprawdę spoko rzecz, więc warto łapkę w górę zostawić. Nie wiem, no mam nadzieję, że bighard wam się spodoba, bo jakby kiedyś już nagrywałem na bighardzie, grałem jedną edycję i naprawdę ten serwer mi się spodobał. No i dzisiaj ogólnie robię taki dzień z życia jakby właściciela, no właścicielem tutaj jestem od 2 dni, jeszcze do końca wszystkiego nie ogarnąłem, aczkolwiek no trzeba potrolować graczy, tak, trzeba potrolować graczy. Nie ma zmiłuj. Dobra, ogólnie zrobiłem cięcie, żeby sprawdzić, czy generalnie wszystko nagrywa mi się w fajnej jakości, w fajnych FPS-ach, bo no jeżeli zauważyliście, no to jest pierwszy film na moim kanale Full HD. No zawsze nagrywałem w HD, ale stwierdziłem, no już to HD nie jest wspierane przez YouTube'a i jakby no trochę lipa tak nagrywać w 2021 roku w HD. To było moje takie postanowienie, żeby zmienić właśnie na Full HD. Nie ma zbyt dobrego kompa, więc ogólnie to nie będzie Full HD w najlepszej jakości, ale i tak myślę, że jakość będzie lepsza. Możecie zresztą napisać w komentarzu, czy wam się to podoba. Dobra, okej, tutaj jakiś typ obije się na drzewkarce i kurde, zastanawiam się, jak ich potrolować. Wiecie co, czekajcie, wezmę sobie jeszcze Blaze Roda, PT Fireball. Dobra, okej, zrobiłem sobie tutaj piorun, a tutaj Fireballa. Dobra, może nie będę im przeszkadzał na drzewkarce. Dobra, na drzewkarce może im nie będę przeszkadzał, żeby nie było lipy. Ale na przykład takiego mieczówka. Co robi ten mieczówka? Mieczówka jest w ogóle graczem stopy. Z tego co widzę, tak, to jest typeczek stopki. Ej, a może tego ten? Może tego streamera potroluje? O kurde, on ma 5000... Ej, on ma czwartą topę. Ja się z nim wczoraj klepałem, chyba zginąłem w ogóle od niego. Ej, dobra, mam pomysł. Trzeba go potrolować, widzowie, trochę. Czekajcie, wezmę sobie tutaj Wanda. Tylko zastanawiam się, w jaki sposób. Kurde, może jakieś baconiki. Ale w sumie, czy bacon jest... Gdzie on... O kurde, on gdzieś spierdzielił na spawna. Pono te pary poszedł. Nawet się nie zdziwił. Nie no, chłopie, to jest typowy bighard, tak? Pioruny latają wokół i w ogóle nie wiadomo, co się dzieje. Te 10-letnie dziecko wyzywające od kidów XD. O, jakiś Vyrox wyzywa tutaj kidów. Proszę nie wyzywać tutaj graczy. Nie no, a ile on ma rank? O kurde, on ma drugą topę. Ja pierdzielę. Ej, tutaj w ogóle cały czas grają ludzie stopki. Spójrzcie se po prawo. Raylon, Vyrox, Unreformable, jakiś mieczówka, El Variato. Kurde, do kogo się tutaj tepnąć? W sumie jeszcze chyba się nie tepałem do Raylona. Chyba, że mam Alzheimera. Raylon robi jakąś wbite. O kurde. O kurde. On jakąś wbite tutaj będzie robił, chyba do jakiejś gildii. Kurde, dobra, powiem wam. Powiem wam, kurde, że tutaj będzie się chyba ciekawie działo. On chyba, wydaje mi się tutaj, że czeka na to, aż zostanie włączone TNT. Więc no jeszcze pewnie chwileczkę sobie poczeka ziomek. Nie wiem, ile tam jeszcze zostało do TNT, ale jeszcze troszeczkę zostało. Więc tutaj ziomeczek sobie czeka. Ziomeczek tutaj sobie czeka na... O kurde. O kurde, ale dziwnie. Kurde, te fireballe są strasznie szybkie na bighardzie. Ej, on nie wie, co się dzieje, widzowie. Pa, w jakim szoku jest! Jezu, ale to jest spoceniec! Czekajcie, Infsi Raylon. Jaki spoceniec! Fishing Roda na Unbreaking trójkę ma! Jaki Amerykanie spierdzielony! Dobra, nie no, za karę! Czekajcie, dobra, wiem, co zrobimy. Zrobimy chesta. Ej, mam pomysł, dobra. Czekajcie, wezmę sobie ingot.
Czekajcie, workbench, bo generalnie tutaj muszę zamienić. Dobra, wezmę sobie gold ingoty. I dobra, możemy zrobić coś takiego, że ja tutaj postawię ogólnie skrzynkę. Czekajcie, EC, nie mam tutaj żadnych tych case'ów, więc sobie wezmę tutaj. Dobra, są premium case'y i generalnie myślałem nad czymś takim, żeby tego typa po prostu gold ingotami zaprowadzić do skrzynki, gdzie będą po prostu premium case'y. Naprawdę to jest według mnie spoko pomysł. Dobra, 24 case'y, myślę, że spoko rzecz. Dobra, bo on w ogóle to usłyszał! Jakby on teraz się tam wkopał, to normalnie bym chyba go zaczął sprawdzać za chest ESP, nie? Ej, dobra, okej, będę rzucał ingoty. Ej, pa, chłop się nie kapnął. Mordo, ingoty rzucam, halo. Halo, golny. Nie, no chłop jest ślepy jakiś. Co chłop odwala? Raylon, co się dzieje? Czekajcie, ja chcę go zaprowadzić gold ingotami do ten. Ja chcę go zaprowadzić do tej skrzynki, ale on w ogóle nie chce za mną iść. Czekajcie, w którą stronę jest ta skrzynka? Tutaj jest ta skrzynka. O kurde, o kurde. To nie było zamierzone. To też nie było zamierzone. O kurde, za wysoko podleciałem. GM1, siema mordo, pa, trzymaj gold ingota. On musi wiedzieć, że on musi iść po prostu po tych gold ingotach. No Raylon! No Raylon giery nie ogarnia komputerówki. Raylon, idziesz za gold ingotami, czaisz to? Czaisz to, Raylon? Czy idziesz za gold ingotami, czaisz? Co no do... Ale chłop jest chory psychicznie. Co jest grane, chłop nie wiem co się dzieje totalnie. Pa, trzymaj mordo. Pa, dawaj, dawaj. Raylon. Co jest grane? Patrz, tutaj, tutaj rozkop. Rozkop to, rozkop. Rozkop mordo. No tam są... Dobra, ciul z nim widzowie. Dobra, vanisha wyłączę sobie. Siema, Raylon. Ja pierdzie... Dobra, ciul z nim, ja mu nie pokazuję tych case'ów. Trzymaj case'y, ale chłopie, nie wiem czy udajesz... Takiego czy serio, jakby nie ogarnąłeś o co chodzi z tymi gold ingotami. Pa, zobacz, Raylon, tutaj musisz wykopać, czaisz to. Czaisz to, Raylon. No tego nie czai, patrzcie. Nie, no dobra, chłopie, jak oglądacie ogólnie, jak oglądacie teraz ten odcinek, to na kordach minus 66 na minus 873 macie 24 case. Możecie sobie wbić na Big Harda i sobie to obczaić, bo naprawdę ja ziomkowi tutaj wskazuję gold ingotami, gdzie tutaj ma darmowe premium case'iki, a ten zamiast tam kopać, to siedzi. Dobra, okej. Kurde, w sumie nie wiem co teraz mógłbym porobić. Dobra, tewnę się chyba do jakiejś gildii, wiecie? GATP właśnie, GATP Nogi. Gildia Nogi jest online. I to Gainfo Nogi. Tak jak tutaj widać na tabeli, cała gildia online jest. Więc dobra, co oni tutaj mają? Oni generalnie mają pustego całego kuboida. Jedynie tutaj mają napis ME. A nie, to jest jakiś F.OE, dobra, okej. Używamy antynogi. Używamy antynogi normalnie. No i prawilnie, nie ma kurde killi dla frajerów, co nóżki robią. Chociaż ja w sumie też czasem robię nóżki, ale cicho. GM3, dobra, okej. A tutaj ta gildia dev... Jezu! Co jest grane? Czemu tutaj jest milion głów Jakuba, milion głów tego Kuby i Amadeo? Dlaczego? Dobra, nie wiem. Co? Dawaj. O, tutaj pyta się mnie typek na czacie administracji, czy może rozdać jakieś tutaj rzeczy na serwerze. Ja mu to pozwolę, bo czemu nie, w sumie niech się cieszy chłopak. GATP. Dobra, do jakiej gildii jeszcze pójść? Może gildę PvP? Bo w sumie te wszystkie gildie są całe online. Całe online są te gildie. A tutaj, kurde, nic ciekawego w ogóle nie ma u nich, nie? A gildia Rak? Ale w sumie też się nie dziwię, bo gildie stopki raczej tryhardują na war PvP i na parkach. Ale na przykład tutaj gildia Rak, w sensie nie jest jakaś mega super, dobra, no nie oszukujmy się, no nie jest jakaś mega piękna, ale mają w miarę tego kuboida ogarniętego. Tutaj jeszcze mają jakiegoś typeczka, który sobie chyba kopie na awku. Pa, ej, ale chłop chyba jest online, co? Tak, chłopek chyba jest online, dobra, zobaczymy. Glass, dobra, będę mu zmieniał kolor szyb i zobaczymy, czy się kapnie w ogóle chłopaczyna. Dobra, łąd. Czemu wpisałem wand, jak już mam wanda? Dobra, set 95 2.6.
O Boże, nie, 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 inaczej chciałem, undo. Replace. Czekajcie, jaka to jest szyba? 95.12, czyli 95.12. Dobra, okej, dobra. Teraz go tylko trzeba obudzić. I zobaczymy jego reakt. Dobra, nie żeby coś, ale chłopaczyna ma chyba po prostu awka. Chyba tutaj nic nie robi, więc obczaję sobie, co on tutaj ma w ogóle. On nic nie ma w skrzynkach, co jest grane. Dobra, to weźmy mu coś tutaj, ukryjmy. O, jakieś masety. Dobra, ej, ale mam mega 1000 IQ plan, pa. Chłop tutaj ma swoje skrzyneczki, a ja mu zro... O kurde, bo... On ma jeszcze tu jakieś tajne przejść. O kurde, on ma tutaj... Jezu, ile bloków złota. Ja cię dupia. Dobra, ja mu zrobię tutaj jakąś ukrytą skrzynkę, powiedzmy pod crafting... A nie, dobra, tu jest... Dobra, tu jest bedrock, dobra. Pod craftingiem jednak chyba nie będę tego robił. Czekajcie, crafting... dobra, może zrobię to gdzieś w ścianie, tutaj jest chyba git. Dobra, chest, okej, ustawię tutaj chesta. No i włożę typeczkowi, żeby tutaj miał tak 24 kejsiki, trzymaj byku. Mam nadzieję, że je odkryjesz, albo tam zobaczysz odcinek, albo ktoś ci zrobi wbite i po prostu zabierze. Więc no, dzięki za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że wam się generalnie spodobał i w ogóle, że podoba wam się serwer bigheart.pl, bo teraz też ten serwer będę prowadził. Więc co, no, dzięki ogólnie za to, że oglądaliście. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. A, i jeszcze w ogóle nie powiedziałem. Oczywiście Strange Gems będzie dalej prowadzone, bo niektóre osoby też się w ogóle o to pytały. Po prostu będę prowadził dwa serwery, nie? Więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema!